na przykład należy też nadmienić, że jako pierwszy drukował Czesława Miłosza na przykład po przystawieniu na drugim obrazie. Więc jakby... Ja służę dla kultury i także dla naszych. Proszę, ja powiem krótko, Janusz Kozłowski jest światowej sławy naukowcem, profesorem UJ-u, który wykłada na takich najlepszych uczelniach na świecie. Cambridge, Oxford, jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji. Jest on związany z naszą dzielnicą o tyle, że jest odkrywcą i wieloletnim badaczem stanowisk na wzgórzu Bronisławy. Między innymi, ale bardziej mi chodzi tutaj o stanowisko trochę starsze, przez 40 tysięcy lat, Kraków Zwierzyniec, przy Kłowiarni, który dzięki tej nazwie wszedł do międzynarodowej literatury, nasza dzielnica dzięki temu weszła do międzynarodowej literatury jako Kraków Zwierzyniec. To stanowisko jest nazwane od naszej dzielnicy właśnie i nawet jest wydzielona grupa specjalna kulturowa jako kultura zwierzyniecka. Znalazł mnie go z tej historii na bibliotece, także jestem za. Dobrze, szanowni państwo, proponuję, żebyśmy, bo każdy ma dwa głosy, nie jako na dwie osoby. Ale nie ma dzielnicy kandydatury, no to musimy się dobrać. Musimy, tak, oczywiście. To następny uchwałą. Nie, uchwała musimy. Proszę państwa, czy rozumiem, że każdy odda na dwie kandydatury? Może imiennie, właśnie kandydatury. Jak na przykład nie ma imiennie, tylko po kolei, żeby najlepiej policzyć później, nie? Najszybciej będzie. Nie, nie, podnieść rękę, tylko każdy z państwa, żeby podniósł na dwóch kandydaturach, a nie na jednej. Jak wynik matematyczny się zgodzi, no to jest proste. Tylko ilu nas jest, sprawdźmy. Nie, szybko poszło, nie. Ja policzyłem 19 osób. Czy mylę się, czy nie? Nie. Wydaje się, że nie. Czyli teoretycznie każdy z państwa ma dwa głosy. Czyli na tych trzech kandydaturach musi być 38 głosów łącznie, tak? Dobrze myślę? Ja chciałem dodać, że podobnie jak pan Marek też nie wiem, czy się pan Kozłowski zgodzi. Ale proszę państwa, my teraz tak naprawdę ustalimy kolejność rozmowy z poszczególnymi osobami. Dobrze, proszę państwa, kto z państwa jest za kandydaturą pana Andrzeja Sanikiernika? Ręka w górę. Panowie, no, trzymajcie rękę w górę. Rękę w górę. Ja też. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest z państwa za kandydatorem pana Mariana Koniecznego? I kto z państwa jest za kandydatorem pana Janusza Krzysztofa Kozłowskiego? No i niestety nie wyszło. Szanowni państwo, ktoś miał tam głos. Ja nie głosowałem. Nie głosowałem. Ale tam okej, czyli inaczej. Przyjmijmy w ten sposób, że niech ktoś odda tylko na jedną kandydaturę, to się i tak zgadza. Mamy 12 na pana Sanitarnika, 11 na pana Kozłowskiego, 10 na pana Koniecznego. Idziemy według dyskusji. Trzeba rozmawiać z panem Sanitarnikiem i panem Kozłowskim. Jeżeli któraś z tych dwóch osób odmówi lub nie przyjdzie na odebranie nagrody, bo nie chce z jakiejś przyczyny, to szybko rozmawiamy z panem Koniecznym. Proszę bardzo, pani Marzena porozmawia z panem Sanitarnikiem. Czy pan ma dotarcie do pana profesora? No, mam nadzieję, nie wiem, czy jest w Polsce. No to kiedy się jesteś odpisany? Jutro już będę. No umówmy się, że do przyszłego tygodnia powinniśmy wiedzieć, czy przyjmie, aczkolwiek inaczej jeszcze. Mam prośbę. Trzymajcie się jednak do poniedziałku i cały przyszły tydzień, bo musimy ustalić wcześniej termin, kiedy dokładnie sprawdzić w kalendarzu wręczarka. Tak? To zrobię razem z członkami komisji. Na razie nie ma z tego umowy. Tak, czyli od przyszłego tygodnia, jak ty ustalę termin. Wiadomo, że termin jest kiedy mniej więcej, ale musimy precyzyjnie mieć potwierdzony lokal, w którym odbędzie się uroczystość. Czyli od poniedziałku zaczynamy. Krzysiu, bardzo. Ja mam pytanie odnośnie wynagrodzenia redaktora technicznego i osoby odpowiedzialnej odpowiadającej za stronę internetową. Jakie to jest wynagrodzenie? Prosiłbym o podanie kwoty, jakie
otrzymują wynagrodzenie, jakie mają zapis obowiązków. W momencie zaraz podam. Czy jakieś jeszcze... Marcin, proszę. Ja tutaj może trochę uprzedzę Pawła, ale to coś podobne dodawać. Mamy taki pomysł, że jest rok 70. rocznica inwestycji na ulicy Gmin Wąsowicza. W jakiś sposób tą rocznicę zaakcentować. Jakimś tam przypomnienie, że rocznicy, mam nadzieję, będzie też w kurierze, natomiast chcieliśmy zrobić takie rocznice, no takie powstanie. I tutaj, nie wiem, ja to nie konsultowałem z Pawłem, ale to tak od razu na gorąco teraz taki mój pomysł, żeby zaprosić przedstawiciela Rady Ochrony Pamięci Parku Małżeństwa. No wojewódzkie oczywiście, wystosować do sekretarza tejże rady takie zaproszenie o udział przedstawiciela ewentualnie złożeniu kwiatów. 21 października. Zaprosić tradycyjnie zawsze szkoła numer 21. Jakaś propozycja, żeby... Znaczy ja bym przygotował pismo z zaproszeniem przedstawiciela... Kiedy by to miało być? 21 października. Godzina jest tutaj do ustalenia, tutaj nie wiem, czy pan by się... No to nie jest ten dyrektora jeszcze... A to byłoby tu w szkole, tak? Nie, bo to zabieraliśmy zawsze dzieci. Ale nie, to dzieci były na święto zmarłych. Czekamy na pierwsze decyzje. Pismo z zaproszeniem przedstawiciela. Myślę, że nie budzi to żadnych kontrowersji. Nie, tylko właśnie zachęta, kto by się chciał zaangażować ewentualnie z tamtego jura, bo po prezydencji to zapraszamy z jakiejś tam współpracy. Po godzinie albo porannej, albo takiej w okolicach 15-16. Odpowiadam panu Krzysztofowi, jeśli chodzi o redaktora technicznego kuriera, to jest 722 zł brutto za jeden numer. Za numer. Tak, i za wysłanie informacji do radnych, że należy wysłać artykuły i za wysłanie tych artykułów do redakcji. Tak? To jest polecam panu młodziemu przeczytać i odnieść się do tego, czym pan Kowalski się zajmuje. Jeżeli pan tak uważa, że tylko to robi, to pana zdanie, ma pan do tego prawo. Ale jeśli chodzi o stronę internetową, odpowiem na to, że wprost 450 zł brutto kwartalnie. Proszę, pan ma. Chciałbym przynajmniej coś robić, tak jak niektórzy razy, niektórzy plakaty potrafią przygotować przez pół roku na dwie panie dziewięckie, także nie mi zaczynają wszystkim, tylko zawsze się robi. Nie, nie róbmy personalnie. Nie, ale już wie, no co to jest. Przygotowałem, więc. Dobrze, no widziałem. Szanowni Państwo, przechodząc płynnie do następnego tematu, bieg panie zwierzynieckich. Chciałbym zobaczyć ten raz rok, kto pomaga przy biegu. 28 czerwca sobotę. No mówimy o dużych działaniach i dużej pracy. Ja mogę być o godzinie 11. No jest laserowo, jak widzę, każdorazowo. I pan przewodniczący byłej komisji sportu, rozumiem też, już nie ma zamiaru pomagać. No, mogę. Tak, plakat do 10. Proszę państwa, właśnie do tego zmierzamy, bo oczywiście możemy doszukiwać się w czyjejś pracy, że nie pracuje. I ja niepokoję się tym, panie Krzysztofie, że pan tylko na tym się koncentruje w tym momencie, a nie koncentruje się pan na tym, żeby coś zrobić. To jest smutne, naprawdę. Mam podobne zdanie o panu, więc... Wiem o tym, pan nawet pozwala to, czy ja przychodzę do dzielnicy, słyszałem o tym, więc bardzo miło to słyszeć. Mamy wspólne zdanie na temat siebie. Także, szanowni państwo, czy jeszcze jakieś komunikaty i ogłoszenia? Proszę bardzo. Tą godzinę spotkania, jako 15. Mniej więcej. Potwierdzimy z panią dyrektor, ale to spotkanie byłoby tutaj przed tablicą. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze uwagi? Nie ma więcej uwagi. Proszę Państwa, proszę się zgłaszać do uwagi. Wszystko, przepraszam. Ostatnia uwaga. Komisja Infrastruktury będzie następować w dzień poprzedzający Komisję Ochrony Środowiska ze względu na to, że są trzy komisje we wtorki, czyli jak dwa tygodnie przed sesją. Proszę serdecznie zapraszamy na Komisję Infrastruktury. Nie tylko infrastruktury, ale też członków poza, z innych komisji. Zawsze w poniedziałek o 17.15 poprzedzający Komisję Ochrony Środowiska. Jeszcze chciałem powiedzieć. Mam do wszystkich przewodniczących prośbę, żeby sprawdzili na stronie internetowej, czy daty ich komisji się zgadzają. Jeżeli nie, to proszę do mnie mailem przesłać, uaktualnimy wtedy, czy dopiszemy. Jak również tam są zmiany w składach komisji. Tak, jeżeli coś się... Tak. Ja jeszcze ogłoszę państwu, że Rada Dzielnicy od października będzie oficjalnie w godzinach dłużej czynna i również po południu. Chociaż ona jest czynna, ale dla mieszkańców informacja będzie o wydłużonych godzinach otwarcia na dzielnicy.
Szanowni Państwo, zamykam obrady.